To nas zaskoczyli teraz tą plażą. Wow. Grubo. Sior! O, ale! O, pierdziele! Jo. Szybko! Ja pierniczę. Dobra, trzeba wrócić. Cóż to za ciekawe miejsce, cóż to za ciekawe miejsce. Dubrownik nas zaskakuje. Dubrownik nas zaskakuje. Patrzcie na te mury. Tam było wejście? Tam było wejście? My znajdziemy wejście najpierw. Kurczę. Ale mega, co? Kurde. Ale wielkie, to ja myślałem, że to mniejsze będzie. Tylko taki mur czy coś, a tu... Całe miasto jakieś takie. Niezłe. Niezłe. Albo mandarynki, nie? No. Albo pomarańcze, albo mandarynki. Wow. Prawdziwe królestwo. Prawdziwe. Samolot, pa. O, samolot, no. Jakie prawdziwe królestwo. Wow. Ale te palmy też tutaj robią robotę, co? Wow. Ale trzot. Idziemy do królestwa. Co? Boisz się przejść? Nie, bój się. Nie, no bo byśmy zamknęli tutaj mamie wejście. Nie mogła przejść. Zostaw, chodź. Chodź do starego miasta Dubrownik. Ale forteca, ale czad. Jest w końcu jakaś restauracja, będzie i kawka, bo już trochę się przyzwyczailiśmy do tych mocnych kawek. Dzisiaj nie wypiliśmy jeszcze ani jednej, a jest już w 3:30. Ja pierniczę. Ale armata. No, można łoić w statki. Jakby jakieś wrogie płynęły. Jeden płynie jakiś, no. Ale czad. Chodźcie dalej. Wow. Normalnie jak z filmów, jak z bajki, jak z książek, jak z widokówek, jak z nie wiem jeszcze z czego. To właśnie tak tutaj jest. No tutaj kościół jest jakiś. Kościół? No. O. A, bo tutaj sobie ludzie. No tak, 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 tak. Statek przypłynął. Nowe mięso przypłynęło. Świeże mięso. Wow. Wow. Patrzcie na to. Jo. Ale mega, co? Ale pisali w tym na lencie, że są śliskie kafelki, mieli rację. No, kafelki może i śliskie, ale jaki tu jest hit. Wow. Ale czad. Kurde. No a tu nie sposób to wszystko nagrać. Nie sposób to wszystko nagrać, ale patrzcie się można zgubić, ale to jest normalne takie no miasto, no. To nie jest tylko ryneczek, tylko normalnie miasto. Tam na górę trzeba iść. Ale hit. Na górę, nie? To co, idziemy teraz? Jeszcze? Kurde. Kurde, można się zmęczyć. No tam. Kurde, no. Ale hit. Ciekawe, czy tu ludzie normalnie dalej mieszkają, czy nie mieszkają. Ale
No tam też jakieś ciuchy wiszą. Tam przecież jakieś pranie się suszy u góry. Chyba na... Nie wiem. Jest w prawo czy w lewo? Ja w lewo. No i wyjdźcie w prawo, ja idę w lewo. Kurde, jakieś kościoły, nie kościoły, ale miejsce, wow. Co tam? Piękne. Jestem w szoku ogólnie. Okej, okej, no problem. Kurde, ale hicior. Ej, fajowo, co? No, ale na pewno wyjątkowo, kurde. Jo, ale hicior tu jest. Nie, no na pewno mieszkają. Ale mają fajną miejscówkę do mieszkania. Kurde. Ale kurde. To jakaś szkoła w ogóle. No, możliwe. Może muzyczna to gra. No, na bank. Ulica Tmusasta. Będziemy wiedzieć, jak wrócić? Znajdziemy drogę powrotną. Ej, patrz, tu znowu te pomarańcze czy coś. Do apartamentu są. No, to może jest to samo działanie. Ale, kurde, ale że tak kiedyś budowali wąsko jakoś dziwnie. Psy są. Kurde, normalnie owoce rosną. Piesek. Piesek jest, to musi mieć. No na bank. No kleję, że coś nie. Co? Na dół? No iść tu jeszcze kawałek, już tam nie ma. No dobra. Już gdzieś wysoko jakby jesteśmy trochę. Kurde, ale mi się chce pić, jeść. Siku. Ja na szczęście nie. No tu normalnie prywatne chaty jakieś. Ale widoki. Masakra. 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 Pościel wisi. Co? Komuś na prywatę? Pa, tam myśleliśmy, że jesteśmy u góry? Ja. Kurde. Gdzie? Jeszcze do góry? Tak? Tam znowu jakieś muzeum. No to chodźcie do góry. A może też to z muzeum zrobiło? Nie wiem, dobra, chodźcie jeszcze, zobaczymy na górę. Co tam u góry jest? Jaki kot dziwaczny. Jaki dziwaczny kot. Weźmy. Co? Czarownicy. Pani trzepie dywan na dole. Tu też sobie pani jakieś pranie wiesza. Kot czarownicy. No i tu jeszcze mamy plac zabaw dla tutejszych dzieciaków. I co? No tutaj normalnie wbiliśmy na prywatę. Nie no, stąd część bardziej turystyczne miejsca. Bo my chcemy coś zjeść i się napić. Ale jesteśmy wysoko. Czekaj, muszę nacisnąć wyłączenie. O, pajdę, tu jeszcze tych. Nie, prania. No nie, no wiesz, pranie, coś tam. Podwórko. Normalnie.
coś codziennie wchodzi po tych schodach? Jo. Trzymaj. Z jakimiś zakupami? Czekaj mi. No nie, tam całkiem nie będziemy wchodzić, tylko... Tylko tak o. No. Widziałaś? Takie muzeum. Chyba taki mały, można powiedzieć, ryneczek, co? Taki ryneczek z taką fontanną. Podobno jakąś znaną. No, taki ryneczek. I te drzewa po prostu mnie... One tak pięknie wyglądają, te drzewa z pomarańczami, że to jest nieprawdopodobne. No cudownie, na żywo mocno zielone liście i pomarańczowe owoce po prostu pięknie tutaj na tych murach wyglądają. I tu co? Idziemy gdzieś na górę, po schodach, ale właśnie tak jak mówiliśmy przed chwilą, że kurde, nie za bardzo byśmy tu chyba sobie życzyli przyjechać w środku lata, kiedy jest 10-15 stopni więcej, turystów razy 5, albo razy 10, to mogłoby już nie być takie przyjemne zwiedzanie tego naprawdę cudownego miejsca. A teraz jest naprawdę bardzo przyjemnie. Piękne miejsce. Fani Game of Thrones, Gry o Tron, znaleźliby tutaj dla siebie no niejedną fajną rzecz. Official licencjonowany oficjalny tutaj sklep z pamiątkami z Gry o Tron. Plus, znaczy no nie plus, tylko że to nie jedyne miejsce tutaj, tylko tych miejsc jest tutaj kilka. Fajne. Co niektóre rzeczy, gadżety. Także ktoś by się tu mógł nieźle zaopatrzyć w swój ulubiony film czy grę. Ale masakra. Tam jeszcze zaraz, tylko pójdziemy coś najpierw zjeść, się napić, będziemy szli gdzieś jeszcze po tych schodach do góry, zobaczyć, pozwiedzać. Kurde, no naprawdę czarujące miejsce. No, takie chamcie to chyba tylko w Chorwacji. Ja jeszcze takich chamci nie widziałem. U nas są w Lastradzie bardzo fajne chamcie, ale te tutaj obecne, no to... Kurczaczek! Taki malutki jak. Oh my god. Nie no, gdzieś trzeba by tam było iść. Nie wiem gdzie. No tu jesteśmy zdecydowanie za daleko, żeby tam wejść. Ale hit. Patrzcie się, tam normalnie ludzie pływają. A, bo to jest chyba ta plaża tutaj. Tam normalnie na kraula ciśnie. No właśnie, tu widzę, jak chłop na kraula ciśnie. Tam przed chwilą płynął. No on z tej plaży na pewno tu dopłynął. Kajaki. No. Ciekawie. Ten Dubrownik to nas naprawdę bardzo pozytywnie i miło zaskoczył. Te mury tutaj, które tu widzicie, można nimi pochodzić. Kurde, dzisiaj już się nie wybierzemy, bo jest już za późno. Właśnie, która jest? Za 15:06. Mamy jeszcze 2 godziny drogi do domu, więc będziemy i tak na 20. Koszt, myślę, że warto też powiedzieć, 120 zł. 120 zł za osobę dorosłą i 30 zł za dziecko, czyli 300 zł. No za 3 osoby takie w naszym przypadku, no 270. Także takie są tutaj ceny. Tam jeszcze chcieliśmy pójść, zobaczyć, ale w końcu nie wiemy jak tam dojść, którędy. Byliśmy najpierw tam przecież w środku, później przyszliśmy tu, myśleliśmy, że przejdziemy, a w końcu jesteśmy gdzieś całkiem gdzie indziej. No jeszcze zobaczymy co tam na górze i trzeba zaraz spadać. Chyba jakiś parking. A
ale może jakieś widoki będą, bo jeszcze wyżej. Okej, 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 okej. O kurde, ile tutaj się władowałem. Ulala. Ulala. Do fotek w Dubrowniku. Ale piękne tereny. Góry. Tam jakiś piękny park. O kurde, słońce razi. O, patrzcie na to. Jaki piękny park, gdzie można pospacerować, pojeździć. No ja jestem w szoku. Ja jestem ogólnie w ciężkim szoku. Jakie piękne tereny tutaj są. No widziałeś ile motorów? No ustawiają się do zdjęcia jakiegoś. Piękne miejsce. Chodź jeszcze dalej, zobaczymy. Daj rękę. Tam jeszcze do końca dojdziemy. No, pójdziemy, zobaczymy jeszcze. Bo tu wysepki dalej. O, tam jeszcze jakaś restauracja taka, patrz na końcu, Emi. Tam, tu, patrz. Tam, widzisz? No. Widzisz tam restaurację na końcu taką? Czy nie widzisz? Chodź jeszcze tutaj, zobaczysz. O, tu już otwarte morze. A tutaj pewnie skały i morze. No, tak właśnie jest, takie tam. No. I tam na tych kajakach pływają? No. Czy mi się wydaje? Pływają. Co ty gadasz? Tam będzie ochlapie zaraz. Zaraz wpłynie woda. Wow. Jakie szalejące morze. Ja pierdzielę. O, jaki klimat tu jest niesamowity. Pięknie, no naprawdę. Jak gdzieś mi się to jak z Francją kojarzy. Nie? Tu jakaś impreza. Piwko piją, drinki. Tam w karty grają. Emi, uważaj. Co za... Uważaj! Uważaj! Dobra? Staniesz? Poobdzierana czy nie? Poobdzierana czy tylko trochę? A, tylko trochę. Nie tak jak na hulajnodze, to dobrze. Wow. Wow. No. Cior. O, ale... O, pierdziele. Szybko. Ja pierniczę. Dobra, trzeba wrócić. Nie no, zaraz to może się cofnie. Park Gradac. Dubrownik. Wow. Ale w górę. Ale
jest idealna temperatura. No, takie... tu przyjechać w lipcu i w sierpniu to... No, w lipcu i w sierpniu to może być troszeczkę za gorąco. Teraz końcówka maja, jest idealnie. 26-27. Jest naprawdę idealnie. Nawet gorąco od nas by się tu lepiej szło. No, nawet gorąco jest już teraz. Jak będzie 35 pod 40, to ulala. To nie wejdziecie. No, to nie wejdziecie tu. Nawet do połowy nie. No. Dobra, chyba musimy wrócić już to. No, a już jest za późno. Oh my god. No właśnie. Jeszcze przez Bośnię znowu trzeba przejechać. No właśnie, granice, to, tamto, trzeba spadać. No tutaj miejsce parkingowe, 70 zł. 70 zł credit card, parking, tu 120 kun, 120 kun za parking, także jest nieźle, dobra, płacimy.